Cześć Szymonowi, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek dotyczący, tak jak pewnie po tytule już widzicie, zalet i wad jednorazowych e-papierosów. Zalet w sumie jest mało. Najwięcej mi się wydaje, że jest wad, aczkolwiek nie wiem, czy nie jest porówno. Oczywiście będę sobie to czytał i będę Wam o tym opowiadał, co i jak. Więc jeżeli Wam się taki filmik spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i możecie zostawić łapeczkę w górę pod ostatnim filmem z holu zakupowego, ponieważ są tam tylko 4 łapy w górę zostawione, a chciałbym, żebyśmy tam dobili chociaż z 7 albo 10 łap w górę, więc możecie tam wpaść i po prostu ją zostawić. A jeżeli jesteś nowy, to możesz zostawić subika z dzwoneczkiem na moim kanale. Także co, przechodzę do już mówienia Wam o tych wadach i zaletach. Pierwszą zaletą jest to, że nasza jednorazówka ma niewielki rozmiar. Czyli o co chodzi? No, chyba każdy raczej rozumie. Tak jak na przykład mam tego podzika, też ma on niewielki rozmiar. A jednorazóweczka, jak wiecie, jest chuda, że tak powiem, i po prostu jest dosyć długa, no dłuższa mi się wydaje od poda, ale po prostu jest od niego chudsza i po prostu kurde ma niewielki rozmiar, czyli mieści się normalnie w dłoni, bez problemu można ją sobie schować do kieszeni czy do jakiejś torebki, także to jest taka pierwsza zaleta moim zdaniem, bo no naprawdę jeżeli chodzi o jej rozmiar, to jest malutka i chudziutka, więc no można ją wszędzie schować i po prostu wiecie, jak na przykład ktoś Wam wbije do pokoju, mama albo tata czy babcia, to od razu ją chowacie do kieszeni i nie ma z tym problemu, nie? Tylko najgorzej, jak gdybym będzie się ulatniał po całym pokoju. Drugą zaletą jest to, że ma ona najprostszy sposób wapowania. Czyli jaki? Ano taki, że w podach i w ogólnie boksach i w ogóle musicie, wiecie, wlewać do gwidu. Musicie po prostu ładować pody nasze i w ogóle boksy. Musicie, co tam jeszcze robić? Musicie klikać przycisk, żeby na przykład szedł Wam dym do gardła, później do płuc. No i wiecie, musicie tam od czasu do czasu wyczyścić podzika, czy tam boksika, szkiełko i w ogóle. A tu chodzi o to, że po prostu kupujecie sobie jednorazóweczkę, ściągacie tak zwane zabezpieczenie, żeby po prostu nie leciał dym, kiedy nie jest ona używana. Macie taką jakby, jak macie tutaj taki otworek, nie wiem czy go widzicie, tutaj macie taki otworek, no po prostu ustnik. Jest tam taka gumka w jednorazówce, jest to zabezpieczenie po prostu, żeby nie wylatywał dym, bo jeżeli coś się przypadkowo stanie, no to no wiecie, no będzie kaplica, tak? A tak to macie zabezpieczenie, macie również chyba pod spodem, z tego co pamiętam, zabezpieczenie na coś tam, żeby też coś tam się nie stało. Po prostu są zabezpieczenia i najprostszy sposób wapowania, czyli zajmujecie sobie zabezpieczenie, tak jak mówiłem, i zaciągacie się. Bez klikania żadnych przycisków, bez niczego, tylko po prostu ciągacie dym z jednorazówki i leci Wam po prostu dym. Dobra, teraz może przejdźmy do naszych oczywiście tutaj wad. Jest ich najwięcej, ponieważ wymieniałem dwie zalety, ale wad będzie więcej, bo około 4 lub 5. Pierwsza taka wada jest to, że te jednorazówki, które producenci produkują i jakby wytwarzają, robią, no kto jak woli, to są kosztowne na dłuższą metę. Czyli o co mi tutaj chodzi, że na dłuższą metę? Chodzi mi o to, że na przykład macie poda lub boksa, kupicie sobie, wiecie, raz na jakiś czas, no chyba że ktoś więcej pali, no to powiedzmy tam kilka razy w tygodniu Liquid czy tam Premix i nalewacie sobie i wiecie i palicie, tak? Ale w jednorazówkach jest tak, że niestety starczy Wam to na, powiedzmy mi starczyło na około
dzień, dwa, no koło tak, nie? Dzień, dwa. I co? I 700 buchów, nie? Tam 700, 750, no zależy od jaka jedna razówka. No i co? I wypalicie to i wydaliście 30 zł, czy tam 40, nie, na jedną razówkę, która jest niewielkich rozmiarów, której nie można podłączyć do baterii, nie można jej naładować, nie można nalać do niej likwidu. No i wiecie, i to jest po prostu kosztowne na dłuższą metę, bo jeżeli byście tak kupowali codziennie, na przykład powiedzmy, że w poniedziałek skończyła wam się jedna razówka, kupiliście ją w sobotę, nie? No to idziecie kupić w poniedziałek i mówicie, a dobra, no to ten i skończy wam się w środę, no to w środę kolejna, nie? I tak wiecie, po 30 zł, po 30 zł będziecie wydawać. No i w końcu zbankrutujecie, w cudzysłowie mówiąc, bo po prostu, no wiecie, no, no mi by było na przykład szkoda na tyle na jednorazówki wydawać, nie? Więc wolę na przykład poda sobie kupić, tak jak kupiłem, czy tam boksa i boksa na przykład za 200 zł wolę sobie kupić i żeby mi starczył na kilka lat i kupować sobie premiksy, czy tam olejki z nikotyną, niż kurde, wiecie, bawić się w jakieś kupowanie jednorazówki za 30 zł, która starczy mi na 2 dni albo na dzień, nie? No, także myślę, że rozumiecie, co wam z tego wytłumaczyłem i możemy przechodzić do drugiej wady. Drugą wadą jest to, że stosunkowo jest mała, strasznie pula, jeżeli chodzi o smaki i moce nikotyny. Ja na przykład miałem moc nikotyny, kupiłem jednorazówkę, bodajże tam była chyba 18 lub 20, nie pamiętam już tak dokładnie, ale coś około tego. No i szczerze, wziąłem pierwszego bucha i mówię, kurde, mówię, to jest zerówka, czy mówię, jakie nie, czy tam ma tam 18, czy tam 20, nie, dokładnie już nie pamiętam, mówię, nie, ale mi się wydaje, że tam była raczej 18. Mówię, kurde, się zdziwiłem, nie, bo mówię, ciągnę, mówię, zaciągam się, a nic nie czuć, nie. I akurat koledzy zdradzają, on mówi, mówi, w ogóle nic nie czuć, nie, mówię, jakby to była zerówka. I właśnie o to tutaj chodzi, że niewielka moc nikotyny, bo jeżeli jest napisane, że 18, to powinno być 18, tak? A tak naprawdę ja, jak mogłem to palić, wiecie, mogłem to palić co minutę, a nie czułem mocy nikotyny, nie? Jednym plusem chyba było to, że w sumie jak się zaciągło, tak wiecie, nie aż tak mocno, to była wielka chmura, nie? I człowiek się tak cieszył w sumie z tego. I co jeszcze? Właśnie mały wybór smaków. To też akurat prawda, ponieważ ja akurat miałem wtedy czarną porzeczkę chyba. Tak jak zresztą mam dzisiaj premix czarnej porzeczki. Polecam ogólnie bardzo. Nie lubię czarną porzeczkę ogólnie. I mówię, dobra, no lubię czarną porzeczkę, to sobie kupię czarną porzeczkę, nie? I kupiłem. Ale ogólnie nie było zbytnio dużego wyboru. Chyba było jakieś, nie wiem, tam jabłko czy coś tam. No nie pamiętam dokładnie już, mniejsza to, jakie były smaki, ale było ich naprawdę bardzo, ale to bardzo mało. Także jeżeli chodzi o jednorazówki, to nie ma dużej mocy nikotyny i nie ma dużo smaków, więc no to jest taki kolejny minus, jeżeli chodzi, to też się, wiecie, gdzieś tam łączy z tym, że kasa, nie? Że po prostu wypalicie to i kasa i tak naprawdę później spróbujecie wszystkie jednorazówki i nie macie już czego próbować, bo spróbowaliście wszystkie smaki, nie? Także no, no moim zdaniem no, no to jest taki, to jest taka wada tutaj w jednorazówkach, więc no po prostu masakra, nie? Trzecią wadą jest to, że urządzenia nie można dostosować pod jakby siebie, pod swoje potrzeby, czyli na przykład wiecie, nie możecie zmienić na przykład watów, nie możecie na przykład wlać właśnie tego premiksu, o jakiej mocy chcecie, nie możecie go naładować, no ogólnie no, no ogólnie dużo bym mógł tutaj mówić o tym, no ale te co wymieniłem właśnie te takie zdania, że tak powiem, właśnie, że nie możecie ładować, że nie możecie nalewać premiksu takiego, jakiego chcecie, o jakiej mocy, tylko macie określoną, wiecie, moc, że naładowanie na tyle i tyle, buchów tyle i tyle, i nie możecie sobie po prostu zmieniać też watów, i tak dalej, i tak dalej.
To jest właśnie taki minus też, moim zdaniem, ponieważ no chyba każdy wie, jak jest w normalnych apetach, że po prostu zmieniacie sobie te waty, że wlewacie sobie premix, jaki chcecie, wymieniacie sobie, właśnie tam też nie można grzałki wymienić, wymieniacie sobie tą grzałkę, ładujecie, a tam jak naładujecie, to czasami to może wam jeszcze wybuchnąć, więc nie polecam tego robić w domu. Jeżeli ktoś chce spróbować to jak coś to na dworze, ale też raczej nie polecam. No wiecie, no to jest taka wada największa, chyba mi się wydaje. Więc no po prostu, no kurde, no moim zdaniem jednorazówki są w jakimś sensie może dobre dla tych, co próbują, wiecie, rzucić palenie normalnych papierosów, ale no z czasem to też się staje kosztowne bardziej od normalnych papierosów w sumie, nie? Bo 30 zł, a 15, no to jednak kurde, no jest różnica, nie? I jakbyście, no mówię, tak jak mówiłem już, że jakbyście kupowali, wiecie, co drugi dzień jedną dozówkę za 3 dychy, no to kurde, byście albo zbankrutowali, albo nie byście mieli już pieniędzy na co innego po prostu wydać i tyle, nie? Więc no, z jednej strony jednorazówki są fajne, bo sam paliłem i no są fajne, no ale z drugiej strony, czy bym polecał, no to raczej chyba nie, bo mówię, no dużo kosztują, nie ma smaków do wyboru aż tylu, nie ma mocy nikotyny do wyboru też aż tyle i no po prostu, no wiecie jak to jest, nie? Jeżeli ktoś nie palił, no to by musiał się sam przekonać, żeby ocenić, więc taka sytuacja, nie? Także przechodzimy do ostatniej wady. Ostatnią wadą jest to, że są jednorazowe, jak nasza nazwa mówi. Jednorazówka, czyli jednorazowy e-papieros. Jednorazowy, no chyba myślę, że każdy wie, o co tutaj chodzi, czyli że wiecie, no po prostu tak jak już mówiłem, rozładuje wam się, skończy wam się liquid, nie wiem, co tam jeszcze, inne duperele po prostu, czy tam grzałka się przypali, czy co, no to co wtedy robicie? No oczywiście musicie iść do czegoś takiego, co się nazywa śmietnik, wziąć jednorazóweczkę i po prostu wyrzucić, no bo nie macie innego wyboru, no bo tak jak mówiłem, nie naładujecie, nie wlejecie premiksu, po prostu nic innego nie zrobicie z tym. Po prostu musicie to wyrzucić do śmieci i pożegnać się z tym. I jeżeli coś, to kupić kolejną. Ale nie, no śmieszy mnie to, bo naprawdę 30 zł na jednorazowe to wiecie. Zresztą możecie dawać znaki w komentarzach, czy paliliście jednorazówkę i czy waszym zdaniem opłaca się kupować i czy polecacie, więc no, możecie napisać, bo jakby dla mnie no się nie opłaca i tyle, nie? Wolę, mówię, kupić normalnego poda czy boxa i dolewać sobie premixu, nie? Także tak jak mówię, taka sytuacja właśnie. Dobra, no chyba tyle z tego odcinka, mi się wydaje. Jeżeli będziecie tutaj... Jezu, jeżeli będziecie... O Boże... Oczywiście chciałem powiedzieć, że jeżeli jesteś tutaj nowy, widzu, to możesz zostawić subika z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o moich nowych filmach, które wstawię na kanał. I oczywiście, jeżeli tutaj wróciłeś z poprzedniego filmu, który oglądałeś z holu zakupowego, to możesz do niego wrócić i zostawić łapeczkę w górę, a ten, kto jeszcze tam nie zostawił łapki w górę, to też oczywiście możesz zostawić, ponieważ chciałbym dobić ich 10. I tu oczywiście też możesz zostawić łapeczkę w górę, jeżeli film się spodobał. I dawajcie znać w komentarzach, tak jak mówiłem, czy waszym zdaniem opłacają się te jednorazowe i czy polecacie. I w sumie jaki smak paliliście, możecie też napisać. Także co, ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Na razie. Cześć.